Bardzo gorąco wszystkich witam na tym pierwszym spotkaniu w seminarium Odnowy Wiary. Tak jak było ogłaszane, to takie bardzo niezobowiązujące spotkanie informacyjne. Spróbujemy się wytłumaczyć, czym jest to seminarium, po co to ono jest, jak je przeżyć i dlaczego warto zostać. Dzisiejsza temperatura tak nie nastraja do jakichś bardzo długich konferencji, więc postaram się tak maksymalnie sprężyć, streścić to wszystko, co chcę powiedzieć. Moi drodzy, seminarium Odnowy Wiary jest to taka forma rekolekcji dla dorosłych osób po to, aby dojrzewać w swojej wierze. To jest narzędzie. Mamy w Kościele dzisiaj bardzo dużo narzędzi, albo coraz więcej takich różnych narzędzi rekolekcji, które pozwalają nam wejść w głębie wiary, w dojrzałość wiary. Wiarę nie tyle taką, którą gdzieś tam odziedziczyliśmy po rodzicach, po dziadkach, wynieśliśmy z domu, która jest takim punktem startu, ale wiarę, która będzie bardzo osobistą, bliską relacją z Panem Jezusem. Takim wręcz doświadczaniem Jego bliskości, Jego obecności w codziennym, normalnym życiu. Po to mamy te rekolekcje. Być może zastanawiacie się, wiarę. Przecież mam wiarę. Na pewno. Każdy z nas, skoro tutaj jest, jest człowiekiem wierzącym. Ale można mieć mniej, albo można więcej. Można też się zatrzymać na wierze, która polega na tym, że wierzę w Boga. O tym mówi Słowo Boże, list świętego Jakuba, że szatan też wierzy w Boga. To jest takie prowokacyjne pytanie, czym się różni już od diabła. Bo szatan też wierzy w Boga, prawda? Kiedyś to usłyszałem na rekolekcjach i aż mnie rozmroziło. Uświadomiłem sobie, że no, samo to, że chodzę, modlę się, to jest jeszcze za mało. Więc chcemy uczyć się tutaj wiary Bogu, takiego zaufania Panu Bogu. I od razu chcę powiedzieć, że to ma być wiara, która ma nam pomóc przeżyć nasze życie. To nie będzie żadna jakaś dewocja, żadne fruwanie na obłokach, pięć metrów nad ziemią. To będzie wiara, która ma nam pomóc wzrastać w wierze w naszym powołaniu. Jeśli jesteś mężem, to wiara ma ci pomóc być dobrym mężem, ojcem. Jeśli jesteś hydraulikiem czy kimkolwiek, wiara ma ci pomóc być dobrym hydraulikiem i pięknie przeżyć twoje życie i odkryć w nim obecność Boga. Bo wiele osób ma taki obraz, takie wyobrażenie Pana Boga, czy też wiary, że ten Pan Bóg jest gdzieś tam sobie w niebiosach, w chmurkach i tak sobie na nas patrzy i tak sobie spogląda, co my tutaj robimy. Tymczasem jest różnica między tym, że wierzę w Boga, prawda, czy też wierzę Bogu, a wierzę w Boga, który jest blisko mnie, który mnie kocha, który chce mi błogosławić. Dlaczego warto też rozwijać swoją wiarę? Może jeszcze jedna rzecz. Ponieważ większość, jeżeli nie wszystkie nasze problemy, jesteśmy w stanie rozwiązać w świetle wiary, w świetle Słowa Bożego. Ktoś, kto nie zna Boga, nie będzie rozumiał swojego życia. Nie będzie rozumiał, dlaczego w moim życiu dzieją się takie, a nie inne rzeczy. Bo mówimy, że Słowo Boże jest światłem na mojej ścieżce. Słowo jest lampą. Więc jeżeli nie znasz Słowa Bożego, a jak mówi święty Hieronim, znajomość Słowa Bożego to znajomość Jezusa. Więc to jest prawie że to samo. Jeżeli nie znasz Słowa, to nie znasz Jezusa, to nie znasz, nie wiesz, kim jesteś. Nie wiesz, po co żyjesz. I spotykają cię różne trudności, różne złe rzeczy i nie będziesz wiedział dlaczego. I bardzo często smutek, który się rodzi gdzieś tam w naszym życiu, różne problemy wynikają właśnie z braku albo ze zbyt małej relacji z Panem Bogiem. I wielu osobom jest to strasznie trudno zrozumieć, że moje życie się nie układa, bo na przykład grzeszę, bo oddaliłem się od Pana Boga. I czas tego seminarium będzie czasem, w którym chcemy się przyjrzeć naszemu życiu. Jakby oświetlić się nowym światłem. Rzucić nowe światło, zobaczyć więcej. I spróbować pewne rzeczy rozumieć. I w pierwszej kolejności chcę powiedzieć, żeby nas tak nie wystraszyć, że to będzie piękna i cudowna przygoda z Panem Bogiem. To będzie odkrywanie Boga, jakiego jeszcze nie znasz.
To będzie wychodzenie poza swoje stereotypy, jakby wkroczenie na takie nowe ścieżki duchowości. I wierzcie mi, że obojętnie na jakim poziomie wiary dzisiaj jesteś, Pan będzie chciał zaprosić Twoje serce do czegoś dużo, dużo więcej. To seminarium wiary jest o tyle piękne i cudowne, że można rozpocząć je naprawdę z różnego pułapu. Że odnajdą się w nim spokojnie i osoby, które już są blisko Pana Boga, które się modlą, które są przy jakiejś wspólnocie, które się rozwijają i te osoby pozdrawiamy. Te osoby odkryją coś jeszcze więcej. Przypomną sobie te rzeczy, które już znają, którymi już żyją, ale no, z wiarą jest to trochę z podkładaniem do pieca. Żeby tak ciepło było, to czasami trzeba rzucić więcej tego węgla. Więc to będzie właśnie rzucanie tego nowego ognia na to, co już przeżyliście. Na takie dopalenie, taka turbo doładowanie, prawda? Spokojnie się też odnajdą osoby, które gdzieś tam chodzą do kościoła, modlą się, ale być może czują, że czegoś im brak. Ja tak przez wiele lat, kiedy byłem młodym człowiekiem, zawsze byłem blisko Pana Boga, blisko kościoła. W szkole średniej byłem też jeszcze organistą, tak jak wasz ksiądz Adam, więc jakoś tak nawet troszkę więcej niż taki normalny młody człowiek byłem w kościele. Ale tak nie potrafiłem nazwać, czegoś mi w tym brakowało. To chrześcijaństwo było dla mnie takie bardziej z przymusu, takie jakby zewnętrzne, że no niby wiem, że trzeba chodzić do kościoła, trzeba się modlić, trzeba być dobrym człowiekiem, ale to jakby brakowało czegoś takiego osobistego, takiego elementu przeżycia, że ja doświadczam tych wszystkich rzeczy, że to nie tylko jest gdzieś tam w mojej głowie, że Bóg jest dobry, trzeba być dobrym, nie można być złym, tylko jakiegoś ognia brakowało mi w sercu. I dopiero w seminarium, kiedy byłem klerykiem, kiedy zacząłem jeździć po różnych rekolekcjach i miałem szczęście do dobrych rekolekcjonistów, zacząłem powoli rozumieć, czego mi brakowało. To była zwłaszcza osoba Ducha Świętego. Ducha, który te wszystkie rzeczy, które mamy w głowie, przenosi do serca. I to, co intelektualnie przeżywamy o Panu Bogu, prawda, jakiś ten byt absolutny, najwyższa istota, te wszystkie treści, dogmaty wiary, zacząłem tym żyć. To było takie, oczywiście, najpierw emocjonalne doświadczenie serca, ale później ono się tak przełożyło i się przekłada ciągle, bo wiara się ciągle rozwija na konkret, na mój styl życia, na mój sposób myślenia. I naprawdę widzę ogromną różnicę i cieszę się, że Pan Bóg postawił na mojej drodze ludzi, którzy mnie poprowadzili właśnie w kierunku osoby Ducha Świętego, żeby odkryć właśnie to, co mi brakowało. Ale spokojnie też tutaj się odnajdą osoby, które dzisiaj na przykład czują, że są w ogóle daleko od Pana Boga. Że wręcz może nawet nie wierzą. Że gdzieś zagubiły w życiu. Że zgubiły tego Pana Boga. Że są w jakichś nałogach, w grzechach. Tym bardziej będziecie mogli doświadczyć moc Ewangelii. Bo Ewangelia to jest moc. To jest dynamit. To nie są jakieś literki, prawda, historyjki z życia Pana Jezusa, tylko to jest moc. I kiedy wprowadzisz tę Ewangelię w czyn, w konkret, zobaczysz, jaką ona daje Ci moc. Ewangelia, wiecie, co to znaczy, skąd się wzięło słowo. Euangelion to jest dobra nowina. Czyli Bóg każdemu z nas, a może zwłaszcza tym, którzy się pogubili, chce przez ten czas dać dobrą nowinę. Opowiedzieć coś dobrego o Twoim życiu. Ja tak sobie czasami myśliły, ja tak mam, że jak dostaję jakiegoś SMS-a i ktoś mi pisze, musimy porozmawiać, to ja od razu zawał serca, stan przezawałowy. I Bóg też chce nam powiedzieć w tym czasie pustyni, w czasie tylko, słuchaj, musimy pogadać. Chcę Ci opowiedzieć coś o Twoim życiu. I to w pierwszej kolejności będzie dobra nowina. I zdziwisz się, jak Pan Bóg na Ciebie patrzy. My czasami patrzymy na siebie, wiecie, bardzo nieobiektywnie. Naprawdę, bardzo. Spoglądamy w lustro i ono nas przekłamuje albo w tę stronę. Albo Ci wmawia, że jesteś beznadziejny, w ogóle ostatni. Albo też Ci wmawia, że słuchaj, tak wierzącego jak Ty, to w ogóle w wybraniu nawet nie ma. I tutaj się przekonamy, jak to jest naprawdę. Bo otrzymamy to światło.
Ale tą pierwszą rzeczą to właśnie Pan będzie mówił, kim jest, że jesteśmy Jego ukochanymi dziećmi, że jest blisko, że troszczy się, że naprawdę bez względu na to, co zrobiłeś w Twoim życiu, chce Ci błogosławić. I choć my na pewno wiemy, bo te rzeczy o Bożej miłości to pewnie słyszeliśmy już milion razy. A to jest dla mnie za każdym razem i niespodzianka, i też nic nowego, kiedy prowadzę właśnie rekolekcje takie ściśle ewangelizacyjne, więc zaczynamy od tych treści. I za każdym razem, po dwóch, trzech dniach takich rekolekcji, ludzie wyjeżdżają i mówią: proszę księdza, czemu nam tego nikt mi wcześniej nie powiedział? Ja już mam 40 lat i pierwszy raz słyszę, że Bóg mnie chowa. Mówię: Panie, no Kościół mówi, nie? Ale jakoś, no właśnie coś takiego w nas jest, że słuchamy, a nie słyszymy. I tu będziemy się też uczyli słuchać i doświadczać tego. A być może też Pan Ci pokaże też trudne rzeczy o Tobie, ale też nie bój się tego, bo nawet jeżeli się idzie do lekarza i lekarz stawia diagnozę i pokazuje, że taka, a taka choroba, to dobry lekarz od razu da lekarstwo. I Pan Bóg też, jeśli coś tam się pokaże po drodze trudnego, dlaczego nie funkcjonuje w tym życiu, to pamiętaj, że to też jest wciąż dobra nowina. To ma służyć uleczeniu Twojego życia. Aby ono było piękne, cudowne. Aby się wypełniła obietnica Jezusa, którą mówi do każdego z nas. Przychodzę, abyś miał życie w pełni, w obfitości. Jeśli doświadczasz tej pełni i obfitości, to nie jest tu podobne, to możesz wracać do domu. Ale jeśli w mniejszym czy większym stopniu nie rozumiesz, co się z Tobą dzieje, chciałbyś coś nowego, chciałbyś zacząć jakiś nowy etap, chciałbyś skończyć z czymś, co Cię więzi, co Cię zniewala, chciałbyś wejść w jakiś nowy etap życia, nową relację z Panem Bogiem, to ten czas jest dla Ciebie. Ja to przeżyłem, wiele osób to przeżyło i to jest właśnie taki pierwszy kroczek do dojrzałej wiary. Wiele osób, naprawdę to nie jest wcale przesada, wiele osób mówi, że dzieli swoje życie na dwie części. Czas właśnie do seminarium i czas od seminarium. Pewnie to usłyszeliśmy dzisiaj w świadectwach, ale tak jest. I teraz już może troszkę bardziej konkretnie. O co tutaj będzie chodziło? Jak to będziemy przeżywali? Więc już mówię. Skoro będzie to czas takiego szczególnego spotykania się z Panem Jezusem w Słowie, bo Święty Paweł mówi, że wiara rodzi się ze słuchania. Tym, co się słyszy, jest Słowo Boże. To będziemy chcieli nauczyć się w pierwszej kolejności rozważać Słowo Boże. Być może ktoś z nas już ma w tym zwyczaju rozważać Słowo codziennie, tam sięgać po Pismo Święte i chwała Panu, jeśli tak jest. Ale jaka jest przewaga rozważania Słowa takiego w ramach tych rekolekcji i to aż 11 tygodni? Kilka rzeczy. Najpierw dlatego, że wspólnota dużo bardziej mobilizuje do rozważania niż człowiek sam. Ja to wiem, naprawdę, wierzcie mi, ja mam taki charakter, jestem artysta, więc taki właśnie, no, to tu, to tam, taki słomiany zapał, ja się szybko zapalam i bardzo szybko mój zapał gaśnie. Dlatego jak jestem w jakiejś wspólnocie, w jakichś strukturach, to ta wspólnota mnie napędza i daje mi właśnie siły, mobilizację. Są tam ludzie, którzy mnie ciągną, chodź, rozważaj, nie poddaj się, nawet tak się znudzisz, chodź. Więc to jest pierwsza zaleta tego, że będziemy to robili wspólnie, a nie indywidualnie. Druga zaleta jest taka, że kiedy sięgamy po Słowo Boże, po różne konferencje, dzisiaj też jest taka moda na słuchanie różnych konferencji na internecie. Ktoś tam sobie włączy Ojca Szostaka, Dominika Chmielewskiego, Ojca Paszoborę i świetnie, że tak jest. To też jest taki znak czasu, że Duch Święty jakoś wzbudza taki właśnie głód Pana Boga. Głód czegoś więcej, nie? I zobaczcie, jak dzisiaj są rozchwytywani ci kaznodzieje. Tutaj wiem, że byliście w wspaniałych rekolekcjach z Dokowiczem, że wiele osób przeżyło bardzo mocne doświadczenie Pana Boga i chwała Panu. Ale problem z tymi rekolekcjami jest taki, że jak tak sobie biorę z przypadku, od przypadku do przypadku, to no nie jest, znaczy nie mówię, że jest to złe, ale może to być trochę niedobre, niezdrowe, niestrawne. Tak jak ktoś chce się zdrowo odżywiać, potrzebuje regularnej diety. I raz na jakiś czas można sobie zaszaleć, jakieś tam cukierki sobie pozjadać, prawda?
Ale trzeba wiedzieć, co, kiedy, w jakim wieku, na jaką porę trzeba zjeść. Jak mamy dziecko, które ma roczek, to raczej mu nie damy do zjedzenia golonki z musztardą, z czymś tam jeszcze, z buraczkami, z kranikiem, bo raczej tego nie zje. I wręcz może być bardzo źle, może się rozchorować. Tylko dziecku się daje mleczko. Wiecie, święty Paweł kiedyś napisał w liście do Koryntian, do swojej wspólnoty: mleko wam dawałem, a później pokarm stały. Czyli święty Paweł już wiedział, że na każdy etap duchowego życia są potrzebne konkretne treści, których nie można dać ani wcześniej, ani później. I dzisiaj, jeżeli zaczniemy czytać takie różne rzeczy, jakichś tam świętych, takie różne noce ciemne, mistyków, świętych, którzy przeżywali różne trudności, jak ojciec Pio, siostra Faustyna, gdy poszli za Panem Bogiem, to bez fundamentu to ty możesz wiarę stracić, bo sobie pomyślisz, jak pójdę za Panem Bogiem, no to będę tutaj prześladowany. Takie rzeczy są, ale gdzieś tam na pewnym etapie dopiero. Więc potrzebne jest takie merytoryczne uporządkowanie, że najpierw to, później to. Dzisiaj takie są modne różne charyzmaty. Spokojnie. I na to przyjdzie czas. Więc tutaj damy to, co Kościół wypracował w ciągu wielu, wielu wieków, damy to w pigułce, w te 13 tygodni, w te 11 tygodni, taki fundament, taka cegiełka po cegiełce, kroczek po kroczku, i na tym dopiero się buduje fundament dojrzałej wiary. I można pójść dalej, w modlitwie, w różnych innych rzeczach. Dopiero właśnie po takim fundamencie zaczyna się głębiej rozumieć Eucharystię, modlitwę, różne moje relacje, sakramenty, małżeństwo i tak dalej. Więc zaufaj, że te treści, które być może będziesz znał, bo to naprawdę intelektualnie to nie będzie dla Ciebie odkrycie Ameryki, że dowiesz się, że Bóg Cię kocha, dowiesz się, że jesteś grzesznikiem, dowiesz się, że Jezus jest naszym Zbawicielem. Prawda? No to my to wiemy. Ale przeżyjemy to sercem. Bo tak właśnie Pan Bóg działa. Dlatego będziemy rozważali codziennie Słowo. I mamy tutaj tych 11 tygodni i na każdy tydzień jest 6 medytacji. Czyli każdego dnia trzeba sobie będzie znaleźć to przynajmniej 15 minut. Jak więcej, to lepiej. Ale tak, zacznijmy od tego, te 15-20 minut, aby porozmawiać Słowo. W tym podręczniku będzie ściągawka. Ksiądz Adam jeszcze na końcu przypomni, że zaczniemy od takiej medytacji, od modlitwy do Ducha Świętego, później poczytać i później spróbować w ciszy zamyślić się nad tym Słowem, przemedytować je. Czyli mówiąc takim pięknym językiem, wprowadzić te treści w głębiny naszego serca. Chcę Wam od razu powiedzieć, że nie zawsze trzeba wszystko rozumieć. I nie zawsze wszystko zrozumiesz. Ksiądz Krystian Walec, który jest specjalistą od Słowa Bożego, którego chyba też wszyscy w wielu krajach znają, mówi, że rozumienie to jest mit. Najpierw to czytaj, rozważaj. Zrozumienie przyjdzie z czasem. Wiecie, Maryja też nie rozumiała wielu słów, a mimo wszystko zachowywała je w swoim sercu. I jak przychodził dany moment, to ona te słowa wyciągała i przez to rozumiała swoje życie. I lżej jej było przejść na przykład przez te trudne doświadczenia krzyża, bo miała to słowo w swoim sercu. To będzie najtrudniejsze, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do modlitwy, zdrowaś moja Pana i mówimy, zagadujemy Pana Boga. A tutaj będziemy się uczyli właśnie tej drugiej strony, słuchać, co mówi Pan Bóg. I później wcielać to w czyn, czyli konkret, decyzja. Czyli coś usłyszałem i teraz chcę pójść z tym, zmienić siebie. Prawda? I to będzie, chcę od razu powiedzieć, orka na ugorze. To będzie żmudna praca nad sobą. To będzie sprawdzian charakteru, sprawdzian siły woli, sprawdzian takiej mocy, która też będzie pochodziła od Pana Boga. Bo zobaczysz, przez pierwsze 2-3 dni to tak wszystko będzie pięknie, emocjonalnie, super, a później, a może już nie 15, tylko tak 14, bo nie mam czasu, bo mam ważniejsze rzeczy. A może to dzisiaj sobie odpuszczę, tylko jutro sobie zrobię dwa rozważania. Zobaczysz. W tej walce, bo to jest też walka, jest też również szatan, który wie, jak się dzieją dobre rzeczy, to będzie chciał Cię odciągnąć na różne sposoby. Więc zobacz. Naucz się też siebie, naucz się swojego grafiku, swojego kalendarza, kiedy Ci lepiej, czy rano, czy wieczorem,
z doświadczenia mówię, że lepiej rano. Ale każdy z nas będzie sobie próbował odnaleźć też takie swoje te 15 minut w ciągu dnia. Jeśli ktoś jeszcze myśli, że to jest za dużo, to słuchajcie, ile ma doba? 24 godziny. Ile my spędzamy czasu, przepraszam za określenie, jestem w kościele, ale na pierdoły, na głupoty, na jakieś seriale, plotki, a młodzież, ja co chodzi, Snapchaty, Facebooki, Insta i tak dalej. Naprawdę 15 minut to dużo? Myślę, że nie. Jak się nie słucha Pana, to się słucha śmieci tego świata i serce jest wypełnione śmieciami. I my bardzo często jesteśmy tacy rozkołatani, bo nosimy śmietnisko w sercu. A tu Słowo Boże będziemy próbowali nosić w nasze serce. I drugi filar tych naszych spotkań to będą spotkania w grupie. Spotkania tutaj w wspólnocie raz w tygodniu. Mniej więcej tak z półtorej godziny. Będą wyglądały bardzo podobnie dzisiejsze spotkania. Czyli na początku modlitwa, śpiew, później wspaniała część, w której na początku wszyscy się boją, a później uwielbiają, to będzie czas dzielenia się w grupkach dzielenia. Każdy, kto dzisiaj zapisze się na te seminarium na sam koniec, zostanie przyporządkowany do jednej z takich malutkich grupek. Zobaczymy, ile tak mniej więcej, powiedzmy 8 osób, tak strzelam w ciemno. I tam będziemy mogli dzielić się doświadczeniem ostatniego tygodnia. Czyli tym, co przeżyłem w tym tygodniu. Będziesz mógł się podzielić tym, co było dla Ciebie piękne, co odkryłaś w tym słowie. Nie tym, co tam wiem, co wyczytałem, tylko tym, co przeżyłem osobiście. To nie będzie żadna szkółka biblijna, żeby się dzielić jakąś tam mądrością, tylko tym, co ja przeżyłem. Ale być może też tym, co trudne, tym, czego nie rozumiem, tym, z czym sobie nie radzę. I dlaczego warto... Dlaczego te grupki są tak cudowne? Dlatego, że my tutaj doświadczymy mocy, że Słowo jest żywe i skuteczne. Mówi list do Hebrajczyków. Żywe jest Słowo. Czyli zobaczysz na przykład, że inni też przeżywają te same trudności, co Ty. A więc to nie tylko ja w tym tygodniu miałem problem na przykład. Albo zobaczysz też, że Pan Bóg u kogoś rozwiązał jakiś problem. I wtedy będziesz myślał, ojej, to jeżeli u Niego, to i też u mnie Pan Bóg może zainterweniować. I to będzie też czas budowania takich więzów, uczenia się mówienia o Panu Bogu, bo na co dzień, no zazwyczaj albo nie mamy środowiska, żeby z kimś tak szczerze pogadać, co mam w tym serduchu, co czuję, jak, może jakie mam rzeczy, może że jestem nawet obrażony na Pana Boga, no komu to powiesz? A tu będziesz miał grupkę zaufanych ludzi, którzy się wkrótce okażą Twoimi wielkimi przyjaciółmi, bo z tego tworzą się piękne relacje, którym będziesz mógł zaufać. To, co będzie dzielone się w tej grupie, to jak na spowiedzi. Naprawdę, jak na spowiedzi. Więc nic tam stamtąd nie będzie wypływało. To będzie taka Wasza dżentelmeńska umowa, takie słowo honoru, słowo harcerza, że to wszystko będzie tylko i wyłącznie między nami. Oczywiście, jeśli będziesz miał jakiś trudniejszy tydzień, albo nie będziesz chciał się wcale dzielić, nikogo też nie będziemy zmuszali. Bo to jest wszystko na zasadzie, jeśli chcesz. Aczkolwiek zachęcamy też do przełamywania się, żeby próbować też jednak wyrzucić to z siebie. Wielką pomocą w tym przeżyciu, w tym dzieleniu będzie też ten notatnik, ta książeczka. Bo tutaj przy każdym rozważaniu będzie Słowo Boże, jakiś komentarz, jakieś pytanie i miejsce na notatki. To będzie Twój duchowy dzienniczek. Nikt tego nie będzie sprawdzał. To nie jest szkoła, żeby tam wstawić, o, odrobiłeś pracę domową. Dobrze, 3 skotki na Ci wstawię. Tylko to będzie miejsce na Twój dzienniczek, abyś zobaczył swój progres albo regres. Wiele osób, które przeżywają seminarium, kiedy po iluś tam tygodniach czy tam latach sięgają do swoich notatek, widzi, jak Pan Bóg odpowiada na pytania w ich życiu. Jak Pan Bóg naprawdę zmienia to życie. To jest naprawdę bardzo prosta rzecz, ale bardzo skuteczna. I od razu zachęcam, że ci, którzy będą chcieli wejść w to seminarium, którzy wezmą dzisiaj te książeczki, na początku jest takie miejsce, aby odpowiedzieć sobie na 3 pytania. Jakie są Twoje oczekiwania względem tego seminarium? Jaka przestrzeń wymaga dzisiaj przemian i dlaczego chciałbyś się przeżyć? Odpowiedz sobie tak szczerze, zastanów się, nazwij ten start,
ten stan Twojej duszy, z której dzisiaj startujesz. I po 11 tygodniach będzie też odpowiedź na te pytania. Będziesz mógł zobaczyć, będziesz mógł sobie wpisać, czy Pan Bóg wypełnił Twoje oczekiwania. Chcę powiedzieć, i mam w tym naprawdę śmiałość, że daję z księdzem Adamem Mistrzowskim tutaj gwarancję, że to się wszystko spełni. Reklamacji nie przyjmujemy, ale naprawdę, słuchajcie, jeśli Pan nie spełni pewnych rzeczy w Twoim życiu, to Ci też wyjaśni dlaczego i wytłumaczy Ci, że ma coś dla Ciebie lepszego. Bo Pan daje rzeczy albo od razu, albo później, albo coś lepszego, więc zawsze Pan daje. I to będzie ten czas grupki dzielenia. Później będzie jeszcze taka krótka konferencja, czy krótka albo dłuższa, zależy kto tam będzie mówił, będziemy mogli usłyszeć jakichś księży i świeckich. Zobaczycie, jak świeccy głoszą. O, ja się od wielu mogę uczyć. Naprawdę. I później na koniec będzie też czas takiej krótkiej modlitwy, śpiewu. I tym zakończymy spotkanie. Wiem, że różnie to może być z czasem. Że na przykład ktoś nie będzie mógł na przykład zrobić jakiegoś rozważania, bo w ciągu dnia coś tam wypadnie, cały dzień przeleci. To przełóż to sobie na kolejny dzień. Ale tak, żeby te wszystkie treści tak iść systematycznie, ponieważ jeden tydzień wynika z drugiego. Jedno rozważanie wynika z drugiego. I wiemy też, że czasami zdarzy się, że ktoś nie będzie mógł być na spotkaniu. Naprawdę to rozumiemy. Też mamy dużo obowiązków, ale będziemy pompali nagrywać wszystkie te konferencje, żeby przynajmniej odsłuchać. Bo to też będzie ważne. Tak mniej więcej do drugiego, trzeciego tygodnia można jeszcze dołączać. Później już trochę już nie bardzo, bo to już wejdziemy w pewien taki rytm, w te nasze treści. Więc jeśli kogoś jeszcze macie znajomego, to można zachęcać. I ja już się nie chcę chyba rozgadywać, bo tak miałem krócej mówić. Poproszę świadectwa. Posłuchajcie teraz świadectw. Dlaczego warto przeżyć to seminarium? Zapraszam, damy się. Niech będzie Pan Panem Jezus Chrystus. Mam na imię Danuta, mam 49 lat, dużo pracuję zawodowo, a w życiu prywatnym mam córkę i męża. Jestem osobą wierzącą i praktykującą, wychowałam się w rodzinie katolickiej. I kiedy ponad 3 lata temu w Biłgoraju organizowano pierwsze seminarium odnowy wiary dla osób, które zechciałyby posługiwać, być animatorami, dostałam zaproszenie od księdza Piotra. Córka mnie bardzo namawiała, ale powiedziałam wtedy stanowczo nie. To na pewno nie jest dla mnie. Nie czuję takiej potrzeby i po prostu dziękuję, nie skorzystałam wtedy. Ale za kilka miesięcy na następne seminarium już przyszłam. I pomyślałam, dobrze, dam Panu Bogu te 10 tygodni i dla mnie to wystarczy. No i pewnie mi to wystarczyło, ale Pan Bóg na tyle rozbudził moje serce, że zostałam do dzisiaj. Spotkanie żywego Boga, doświadczenie ogromnej Bożej miłości, jakiego doznałam na seminarium, sprawiło, że zaczęłam patrzeć na siebie inaczej. Na siebie i innych ludzi zaczęłam patrzeć przez pryzmat Bożej miłości. A codzienna formacja z podręcznikiem, w której spotykałam się ze Słowem Bożym, sprawiła, że zapragnęłam zostać z tym Słowem Bożym na dłużej. Tak sięgnęłam po Pismo Święte. Wiecie, kiedyś w moim domu Pismo Święte było w pokoju mojej babci. I czytaliśmy je w Wigilię Bożego Narodzenia. Dzisiaj Pismo Święte u mnie każdy ma swoje w domu. I chociaż było to dla mnie kiedyś nie do pomyślenia, to dziś miarę możliwości każdego wieczoru otwieram Pismo Święte z mężem i wspólnie czytamy. Zaczynamy też dzień od Słowa Bożego. Codziennie rano czytam fragment Słowa i tak chcę, żeby ono we mnie było, żeby we mnie pracowało, żeby było ze mną cały czas. Na seminarium odkryłam też moc Bożego błogosławieństwa i takiego błogosławieństwa, którego Pan Bóg nam udziela, ale którego my również udzielamy.
udzielamy sobie nawzajem, kiedy błogosławimy swoim bliskim, kiedy błogosławimy sobie nawzajem, a także błogosławimy tym, z którymi jest niekoniecznie nam po drodze, kiedy ktoś nas skrzywdzi, a my w szczerej modlitwie poprosimy o takie błogosławieństwo dla niego, to wtedy naprawdę w sercu jest dużo łatwiej i dużo łatwiej o takie przebaczenie. Kiedy ja nawróciłam się prawdziwym sercem, kiedy oddałam swoje życie Jezusowi, to także oddałam mu wszystkie lęki, niepokoje, trudności, takie zwykłe, codzienne lęki o rodzinę, najbliższe, lęk o pracę, o finanse, wszystko. I zyskałam ogromne poczucie bezpieczeństwa. To zaufanie, które ja pokładam teraz w Panu, to jest coś bezcennego, bo wiem, że On mnie nigdy nie zawiedzie, że na Nim naprawdę mogę polegać. Bo On troszczy się o wszystko, o najdrobniejsze rzeczy. A ja chcę z Nim przebywać codziennie. I uczę się tego codziennie. I tak jak moja koleżanka z grupy, staram się Jezusa zapraszać do wszystkiego. Staram się wypić z Nim kawę i powiedzieć Mu wszystko o sobie. A On mi odpowiada. Kiedyś nie miałam czasu słuchać Go. Wbiegałam do kościoła w niedzielę, mówiłam swoje prośby, wychodziłam i dalej biegłam gdzieś. A wieczorem nie zawsze wystarczało mi czasu na modlitwę. Dzisiaj żyję tak, jakby Pan Jezus był cały czas przy mnie. Ja czuję Jego obecność. I odkąd zaprosiłam Go do swojego życia, to coraz częściej jestem na mszy świętej. Minimum 2 razy w tygodniu, a z radością przychodzę częściej, jeżeli mogę. I teraz nie wyobrażam sobie, jak kiedyś pozostawały takie mszy święte i dzielne, gdzie ja nie przyjmowałam Komunii Świętej. Teraz dla mnie jest to msza stracona, jest to coś, do czego nie chcę dopuścić. Dlatego nie traktuję okazjonalnej wizyty, tylko przychodzę okazjonalnie, tylko comiesięczne spotkanie z miłosiernym Ojcem. A trudności, które w życiu przeżywam już naprawdę inaczej. Mam w oparciu w kimś bardzo ważnym. W kimś, kto, gdy będzie mi zbyt ciężko, gdy mój krzyż okaże się za ciężki, to po prostu go poniesie ze mną. W czasie seminarium odnowy wiary poznałam też ogromną moc Ducha Świętego. Ducha Świętego, który dodaje mi się na co dzień, którego też radzę się w niektórych momentach, którego proszę, wypełnij mnie Duchu Święty, powiedz, co mam odpowiedzieć teraz, jak mam się modlić. Z Duchem Świętym modlitwa jest o wiele łatwiejsza. To właśnie moc Ducha Świętego, On pozwala mi tu dzisiaj przed Wami stanąć. Nigdy wcześniej nie odważyłabym się opowiedzieć o sobie. Nigdy wcześniej też nie myślałam, że będę animatorem. Dlatego zachęcam Cię. Otwórz swoje serce. Daj Jezusowi swój czas. Pozwól mu się poprowadzić. A zobaczysz, jak On Cię zaskoczy. Zobaczysz, ile wspaniałych darów przygotował dla Ciebie. Chwała Panu. Abyśmy nie zamarzli, to tak króciutko. Mam na imię Urszula i zawsze byłam blisko Pana Boga, ale na pewnym etapie mojego życia zapragnęłam czegoś więcej.
zapragnęłam głębszej relacji. I teraz, po tym czasie, zastanawiam się, czy to faktycznie ja chcę tej relacji, czy to Pan Bóg bardziej pragnie tej relacji ze mną. Na seminarium poszłam z pewnymi obawami i z taką niepewnością, bo chodzę do pracy na dwie zmiany i nie wiedziałam, czy to jest sens chodzić na seminarium i brać udział tylko co tydzień w spotkaniu. Jak zaczęłam chodzić, to tak chodzę już czwarty rok. I jestem do dzisiaj, tak. I seminarium dało mi to, że codziennie rozważam Słowo Boże i dzięki temu Słowu poznaję Jezusa i wchodzę w głębszą relację z Nim. I codziennie uczę się ufać Mu i wierzę, że to, co dla mnie przygotował, to jest dla mnie najlepsze. I chcę Wam powiedzieć, to nie jest łatwe chodzić co drugi tydzień, brać udział w spotkaniu i wiadomo, pewne rzeczy mnie omijają, ale chcę być, chcę trwać i wiem, że Jego łaska mi pomoże. Chwała Panu. Bardzo dziękuję księdzu Piotrowi za tę konferencję, Uli i Danusi za świadectwa. Żeby tak jeszcze bardziej zachęcić do takiego zapisania się na to seminarium odnowy wiary i do tego, żeby naprawdę to nie jest straszne, to codzienne rozważanie Słowa Bożego, naprawdę może przynieść taki dobry efekt. Chciałbym się posłużyć taką śmieszną anegdotą z mojego życia, ponieważ od jakiegoś czasu coś mnie czasem nachodzi, żeby sobie coś ugotować. Tak samemu. Jak byłem w domu, mieszkałem z mamą, to mama gotowała. Przy niej nauczyłem się smażyć jajecznicę. To taka. Tak tyle umiałem, ale od jakiegoś czasu chciałem się, no, może coś by ugotować. Więc ściągam sobie przepisy z internetu, albo kogoś proszę o jakiś ciekawy przepis na tam zupę, albo coś innego. Do mamy zadzwonię, zapytam co i jak. I czasem jest tak, że zrobię wszystko tak, jak jest w tym przepisie. Dodam wszystko, co jest potrzebne i potrawa jest smaczna. A czasem próbuję ulepszać. Czyli zamiast konkretnej ilości jakichś przypraw dać dwa razy więcej albo dwa razy mniej. Czyli zrobić tak byle jak. Tak po mojemu, po swojemu. Wtedy to się nie nadaje do jedzenia. Po prostu. Więc naprawdę ten podręcznik Seminarium Odnowy Wiary to jest taki przepis. Przepis na udane, spełnione, radosne życie. I ten przepis zawiera wszystkie elementy. Jest wszystko wytłumaczone, co i jak po kolei robić. I tylko od nas zależy, czy my ten przepis wykorzystamy tak, jak do tego został przeznaczony, czy będziemy próbować po swojemu ulepszać albo robić tak byle jak te kolejne rozważania. Naprawdę zachęcam wszystkich do tego. Ja zdaję sobie sprawę długiego czasu, 11 tygodni rozważań, 11 tygodni, kiedy co tydzień jestem zaproszony tutaj do kościoła na spotkanie. Czasem będzie zimniej, czasem będzie cieplej, ale naprawdę to jest przepis na spełnione życie. Przepis na życie z Panem Bogiem, które gwarantuje nam szczęście. Postańmy teraz, podziękujmy Panu Bogu za to, że nas tutaj przyprowadził. On się opiekuje nami jak pasterz, który opiekuje się swoją trzodą, opiekuje się swoimi owcami.
nie zaprosił nas tutaj tłumnie, ale zaprosił nas tak bardzo mocno po imieniu.